Hej, siemanko, z tej strony Andero, a to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. W czwartek o 17:00 stream na Twitchu, porobimy sobie jakieś Mythic Plusy na szamanku, także zapraszam. Z serwera PTR dowiedzieliśmy się parę nowych rzeczy odnośnie afiksów na Mythic Plusach. Mianowicie pojawi się rework dla afiksu Explosive, który będzie wyglądał tak, że będzie ich znacznie mniej się respić, ale orby będą miały o wiele, wiele więcej HP. Oprócz tego dostaniemy aż 3 nowe afiksy, a jeden z nich to na przykład Incorporeal, gdzie w trakcie kombatu pojawiają się moby, które będą kastować skilla, żeby nałożyć tam debuffa na damage oraz healing done. Są one jednak podatne na cceki. Drugi afix pod nazwą Afflicted będzie respi zbłąkane dusze, które będą miały małą ilość HP oraz będą miały na sobie 3 debuffy typu Poison, Curse oraz Disease. Lecząc te dusze do full HP lub zdejmując któryś z tych 3 debuffów, dusze znikną. Jeżeli tego jednak nie zrobimy, to dostaniemy debuffa w postaci redukcji haste o 100%. Jest jeszcze trzeci nowy afix, czyli Entangling, który od czasu do czasu w trakcie kombatu będą się pojawiać plącza, które będą nas spowalniać o 50%, a żeby się ich pozbyć, to musimy odejść od nich na 10 yardów, albo użyć jakiegoś skilla, który zdejmuje z nas slowy, jak na przykład Spirit Walk u Szamana, czy Blessing of Freedom u Paladyna. Jeżeli tego nie zrobicie w ciągu 8 sekund, to dostaniecie stuna na 3 sekundy. Te nowe afiksy zastąpią inne afiksy, czyli Quaking, Grievous oraz Vulcanic. Generalnie to chujowy pomysł, Blizzard usunął 2 afiksy, które były naprawdę w porządku i jak dla mnie powinien usunąć właśnie ten Explosive, który jest najbardziej zjebany, czyli Explosive, zamiast na przykład takiego Vulcanica czy Quaking. No, średnio mi się podobają te nowe afiksy. A rework Explosive to już w ogóle jest jakaś patologia. Patchu 10.1 wymagania na odebranie nagród z gry Volta z sekcji raidowej zostały zwiększone o zabicie jednego bossa. Spekulacje o tym, że jeden z raidowych bossów na Aberusie będzie dropił skina do jednego z naszych smoków, okazały się prawdą i nazwa takiego smoka będzie nosiła Elemental Drake. Wykopany został także mount z patcha 10.1 za reputację unifenów za wbicie 18 renownu oraz 2 pety za 15 renown. Jak jeszcze jesteśmy przy mountach, to Blizzardowi odpierdala i postanowił dodać kolejną rzecz z karty TCG. Jest to mount Big Battle Bear o wartości $400, który został wycofany wiele, wiele lat temu, co powodowało, że był on mountem unikatowym, no i przede wszystkim dla kolekcjonerów. Teraz możecie go zdobyć praktycznie za darmo lub za niewielką kwotę, jaką jest 50 zł. Zapytacie pewnie, jak go zdobyć, co? To wam prosiutko odpowiem. Rejestrujecie się na Amazon Prime Gaming, łączycie swoje Blizzardowe konto oraz konto z Twitcha, idziecie na stronę z nagrodami Prime Gaming, logujecie się, podpinacie swoją kartę bankową, weryfikujecie swoje zlinkowane konto z Blizzarda i odbieracie loot. Brawo, oto wasz mount wartości $400 za 50 zł albo nawet za darmo, jak tworzycie konto trial na Amazonie. Czas na zrobienie tego i odebranie mounta macie do 27 kwietnia. Blizzard zapowiedział, że ma w planach wrzucać co miesiąc do Prime Gamingu inne mounty, pety lub nawet rzeczy kosmetyczne przez następny rok, więc nie zrezygnujcie z tego Prime'a, bo naprawdę będzie warto. Nie zdziwię się, jak kiedyś do oferty trafi Spectral Tiger. Wykopane zostały nowe rzeczy kosmetyczne, które być może pojawią się kiedyś w trading poście. Jest to m.in. polar w postaci baneru, jakiś pasek, setowe armory, ale nie wiadomo jeszcze na jaki typ armoru, tabard ze skóry niedźwiedzia, hełm w motywie wikingów oraz silver hand, dynamit na offhand, żeby ujebało ręce jak w Sylwestra, battle pet jakosowa, kołczany prawilności dla hunterów, całkiem fajne shieldy, worek z golden renty twojej starej, chainmail tabard oraz turbo dojebany sword w kilku kolorach. Pojawiły się także nowe warianty kolorystyczne totemów na plecy w motywie high mountain. Po 5 miesiącach dodatku Dragonflight wreszcie został odkryty sekret, a jest nim słodziutki Battle Pet Phoenix Wishwing. Jak jednak zrobić ten sekret i zdobyć tego Battle Peta, to wam nie pokażę, lecz instrukcje zostają wam w opisie pod filmem. Powiem jedynie tyle, że nie zrobicie go chyba teraz, bo trzeba tam pozdobywać pewne itemy, które dropią tylko na Time Walking Firelandsach w trakcie Time Walkowego eventu z Kataklizmu. Gracze z profesją inżynierii od patcha 10.1 będą mogli craftować gogle, które będą itemem do PvP. A teraz uwaga, uwaga, breaking news. Oficjalnie drugi sezon Dragonflightów został zapowiedziany i ruszy on 10 maja. A wiecie, co za tym idzie? Tak, dokładnie, oznacza to, że patch 10.1 trafi na serwery live na samym początku przyszłego miesiąca, czyli 3 maja. Także jeżeli nie macie jeszcze zrobionych takich achievementów jak Keystone Master, AOTC z rajdu czy tytułów z PvP z pierwszego sezonu Dragonflightów, to lepiej się pośpieszcie. Czas macie do 2 maja. Blizzard szaleje z wypuszczaniem patchy i to akurat na bardzo duży plus. Fajnie, że wzięli poprawkę i nie popełniają tego samego błędu, co było w Shadowlandsa. W sklepie Blizzarda pojawił się właśnie nowy transom setowy Waveboard Diplomat Regalia, który kosztuje 20 euro. Oprócz tego pojawiła się także promocja na pak
pakiet z montami za kolekcjonerkę z Battle for Azeroth oraz 15-lecia z World of Warcraft. Z tym pakietem z montami lepiej się pośpieszcie, jeżeli chcecie go kupić, bo zostanie on usunięty 17 kwietnia. Upgrade do Wrath of the Lich King Classic, który zawiera niektóre bonusy do gry, jak na przykład mount lub pet w zależności od wersji, również jest teraz na 30% przecenie. Ogólnie rzecz biorąc, to trwa właśnie wiosenna promocja na większe rzeczy z Blizzardowego sklepu do nawet minus 67%, która potrwa do 17 kwietnia. Na samym końcu standardowo, co nas czeka w nadchodzącym resecie? Brawl PvP w tym tygodniu to Shadowpan Showdown, rozpocznie się timewalkowy event z dodatku Mist of Pandaria i do odebrania będziecie mieli questa. Quest ten będzie polegał na tym samym co wszystkie timewalkowe questy z tego eventu, czyli trzeba będzie zrobić 5 timewalkowych dungeonów. Po oddaniu questa otrzymacie skrzynkę, z której poleci wam przedmiot na 403 item levelu, co jest równe z itemami z rajdu na poziomie Heroic. Od jutra rozpocznie się także event March of Tadpoles w Borean Tundra. W przyszłym tygodniu od poniedziałku, czyli 10 kwietnia, ruszy także event wielkanocny, który potrwa do 17 kwietnia. Wesołego jajka. A fixami w tym tygodniu będzie Fortified, Bolstering, Storming oraz sezonowy Thundering. Worldbossem w tym tygodniu będzie Bastricon. Nie zapomnijcie odebrać tytuł nagród z gry Volta oraz przypominam o czwartkowym streamie o godzinie 17. Dzięki bardzo za oglądanie, zostaw suba, łapę do góry albo w dół, no i zapraszam was do dyskusji w sekcji komentarzy oraz na swoje social media z opisu pod filmem. Trzymajcie się, hej!